Dzień dobry. Tak, 2050 w drugą stronę, w lustrzanym odbiciu, a to wszystko dlatego, że wczoraj nasi działacze we Włocławku przypomnieli mi, jak ważnym elementem naszego spotykania się i naszej relacji jest to, że live'y czasami odbywają się z 2050 w drugą stronę. W ten sposób macie przynajmniej pewność, że jestem oryginalny, niepodrobiony, że to nie jakiś tajny agent, który udaje, że jest mną, przyszedł do was na live'a i prawidłowo ustawił 2050. To lustrzane odbicie to sygnał, że macie do czynienia z autentycznie prawdziwym Szymonem, który właśnie teraz do was mówi. I dostałem takie koszulki z odwróconym, lustrzanym odbiciem Hołownia 2020, bo oczywiście zdarzało się to też w czasie kampanii prezydenckiej, więc wybaczcie, ale dzisiaj też nie odwrócę tego obrazu, tak żeby 2050 szło w drugą stronę. Hejos z Jelonki, pisze Edyta Kuberska. Hejos, Konrad Turhan, pozdrawiam. Z Jordanowa. Wiele różnych ciekawych pozdrowień z bardzo różnych stron świata, z Kalisza, to jeszcze dalej na zachód. Moi drodzy, dziękuję za wczorajsze wspaniałe przyjęcie. Bydgoszcz się odezwała, ja wczoraj byłem w Kujawsko-Pomorskim. Wspaniałe wiece, no bo tak to chyba trzeba nazwać, spotkania z mieszkańcami, plenerowe z mieszkańcami Grudziądza i Włocławka, spotkanie z samorządowcami, konferencja prasowa i krótkie spotkanie w Kruszwicy. Mnóstwo różnych problemów i tematów, które poruszyliśmy, ale otworzyliśmy biuro nasze miejskie i powiatowe we Włocławku. Zapraszamy na ulicę Podmiejską. Zostaniecie tam na pewno ciepło i mile przyjęci przez naszych wspaniałych działaczy. Bardzo dziękuję za te wszystkie głosy i taką dyskusję, która, że tak powiem, nawiązywała się wszędzie, gdzie byliśmy. Dziękuję przede wszystkim małej Kornelii i jej tacie, z którymi mieliśmy super fajną rozmowę i zdjęcia oczywiście też w Grudziądzu. Dziękuję panu Wiesławowi i jego żonie, którzy z całą pewnością oglądają nas teraz, z którymi spotkaliśmy się we Włocławku. Pan Wiesław, zapamiętały pan fan Polski 2050, kompletnie jednak nie zgadzający się z naszym podejściem w sprawie budowy zapory w Siarzewie. Odbyliśmy mały wstęp do intelektualnego sparingu w tej sprawie, który będzie kontynuowany. Musiałem panu Wiesławowi podpisać oświadczenie nieomalże notarialne, że przeczytam książkę, którą w tej sprawie, prezentującą jego poglądy w tej sprawie, którą mi przyniósł. Napisałem tam, że przymuszony z dobrej woli, oczywiście zgadzam się tę książkę przeczytać i zastrzegam sobie prawo, że się dalej będę z nią nie zgadzać, ale atmosfera była absolutnie wspaniała, pan Wiesław też wspaniały z małżonką. W ogóle to bardzo fajne, że można już wrócić do spotkań z wami, że można się bezpośrednio kontaktować. No oczywiście z zachowaniem wszystkich tych zdroworozsądkowych obostrzeń, które wciąż są z nami. Ja bardzo serdecznie też zachęcam do tego, żeby do tej formuły spotkania szerzej dzisiaj, jutro, pojutrze, znaczy no, nie pozwolą nam na to też obostrzenia, żeby się zawsze wszędzie spotykać razem, ale dzisiaj zaczynamy nasz zlot ruchu Polska 2050. Przyjadą ludzie z całej Polski, przyjadą członkowie stowarzyszenia, przyjadą koordynatorzy think tanków, przyjadą nasi eksperci, nasi kandydaci na kandydatów politycznych. Ten zlot będzie trwał 3 dni, dzisiaj startujemy. Ja o 11 mam konferencję, na której powiem więcej, czym się to, co ten zlot dzisiaj otwiera i kiedy będzie jego zamknięcie. Powiem tylko, że w ciągu najbliższych 2 miesięcy, 3 miesięcy chcemy objechać wszystkie polskie powiaty. Ja wiem, że są wakacje, wiemy, bo wszyscy dziennikarze nam to mówią, że telewizje już się nie oglądają, internety już się nie klikają, ludzie są albo na rowerze, albo w ogródku, albo już myślami zupełnie gdzie indziej. Taki czas i bardzo dobrze, że taki czas, więc my będziemy tam dzisiaj, gdzie są ludzie. Odwiedzimy wszystkich ponad 380 polskich powiatów. Będziemy z wami rozmawiać, będziemy was słuchać, będziemy wam opowiadać o Polsce 2050, po to, żeby jesienią spotkać się, podsumować to i rozpocząć, otworzyć nowy sezon polityczny, prawdopodobnie ten, który przyniesie nam nowe wybory. Ten zlot ze względu właśnie na obostrzenia pandemiczne, w znacznej części oczywiście to będą spotkania zamknięte, warsztatowe, różnego rodzaju. Natomiast jutro o 10, od 10 do 13 otwarte spotkanie na polach Mokotowskich w Warszawie. Będę tam ja, mam nadzieję, powiedzieć parę ważnych słów na temat tego, w którą stronę idziemy i co zamierza nasz ruch. Będą nasi parlamentarzyści, będą nasi działacze. Oczywiście musimy przestrzegać tych liczbowych kwot, znaczy tych kwot, które
są nam zadane przez obostrzenia, ale będziemy się starali robić wszystko, żeby ich przestrzegać i żeby to miało ręce i nogi. Jeżeli natomiast chcielibyście po prostu przejść się polem mokotowskim i nam pomachać, to od 10 do 13 tam właśnie jesteśmy i serdecznie was też, choćby do takiego pomachania pandemicznego, przybicia piątki, spotkania się na chwilę zapraszam, a za chwilę będziemy się mogli spotkać, tak jak powiedziałem, w całej Polsce. Będziemy oczywiście po tym praktycznie roku działania, tu mam dane liczbowe, które pokazują, jak wspaniale działamy. To jest, to czytanie tego zajęłoby 20 minut. Jest, już wam mówię, w okresie marzec-czerwiec na przykład, 23 akcje nasadzeniowe, mówię o stowarzyszeniu. Zasadzono 1900 drzew i kwiatów, rozdano 6,5 tysiąca sadzonek drzew, zasiano 9 łąk kwietnych, zbudowano 3 żywe altany, rozrzucono 150 bomb siewnych, rozdano 200 opakowań nasionk łąk kwietnych, przeprowadzono akcję 2050 kroków, akcję Bądź widoczny po zmroku, rozdaliśmy oczywiście pieniądze na minigranty, o czym doskonale wiecie. Robiliśmy inicjatywy uchwałodawcze, interpelacje. W ciągu tych 112 ekospacerów, które odbyły się w tym czasie, zebraliśmy 100 ton śmieci. W województwo mazowieckie pobiło tu absolutny rekord, 1400 opon. W sumie do tej pory zebrano ich około 1700, o ile dobrze pamiętam. 160 działań Instytutu, live'y merytoryczne, spotkania Wiemy Jak, koordynowanie różnych działań w regionach. Naprawdę wspaniała robota. Przez ten rok zmieniliśmy Polskę, no nie do poznania, w bardzo wielu miejscach i nie mam tu na myśli oczywiście stolicy Wielkopolski. Jestem wam za to niezwykle wdzięczny, bo zrobiliście po prostu fenomenalną robotę. Będziemy świętować tę robotę, będziemy umawiać się na dalszą i cieszyć się z tego, że mamy największego obywatelskiego NGOsa w Polsce. I od tego przecież zaczęliśmy, od think tanku i od NGOsa, nie od partii politycznej, ona będzie na końcu. No i robimy to dalej. Pojawiają się dzisiaj w prasie przegłosy, że może jednak nie jesienią wybory, ale Kaczyński na wiosnę to już bardzo poważnie planuje i posłowie PiSu takie spiny wypuszczają. Przede wszystkim ze względu na to, o czym mówię od jakiegoś już czasu. To znaczy, to jest prawo giełdy, prawo rynku. Jeżeli musisz kupić, to kupujesz drożej. A Kaczyński dzisiaj musi kupować. Posła po pośle, do każdego głosowania montować kolejną chwiejną większość. No i chyba lepiej w jego przekonaniu dać wszystkim po twarzy przy pomocy służb specjalnych, które ma do dyspozycji telewizji i pieniędzy, które rozda ludziom i ułożyć na nowo Sejm. A więc będzie do tego, przypuszczam, próbował dążyć i my musimy być na taki scenariusz gotowy. Różne głosy też z wewnątrz PiSu dochodzą o tym, że Kaczyński ma się sam z rządu wycofać właśnie ze względu na konieczność przygotowania partii do wyborów, no i też problemy zdrowotne w zakresie ortopedycznym, z którymi się zmaga. Tutaj akurat wypada życzyć zdrowia, to oczywiste, mimo że to przeciwnik polityczny, to oczywiste, że każdemu zdrowia trzeba życzyć i życzyć, żeby poukładał te sprawy jak najszybciej, jak najsprawniej. Natomiast dzisiaj oczywiście mamy kolejne, że tak powiem, kolejną odsłonę problemów, które mamy z tym parlamentem. Znowu wszystkie oczy będą gapione, tym razem w Senat, który będzie głosował nad kandydaturą pani Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich. Pani Staroń się kompletnie nie nadaje na Rzecznika Praw Obywatelskich, natomiast z powodów politycznych została wyłoniona przez Sejm na tę właśnie funkcję i prawdopodobnie dzisiaj, mamy taką nadzieję, Senat tę kandydaturę odrzuci. I dobrze, że odrzuci. Natomiast pokaże głęboki kryzys polskiego parlamentu, który już to piąte czy szóste podejście nie jest w stanie wyłonić jednego z najważniejszych organów konstytucyjnych. A jeżeli ktoś nie jest w stanie po raz piąty czy szósty zrobić pracę, za którą mu się płaci, to ile jeszcze razy będzie mu się, że tak powiem, dawało na to szansę? Trzeba go po prostu zwolnić i zatrudnić nowego specjalistę. Tak to działa w świecie normalnych ludzi, tylko w świecie polityki to tak nie działa. I uważam, że dzisiaj Sejm, czy w ogóle parlament, powinien mieć na tyle honoru, żeby w sytuacji, w której nie wypełnia tego, za co mu się płaci, po prostu podać się do dymisji. No, co innego jest zadaniem Sejmu, jak nie zapewnianie stabilnej większości rządowi, a w tej chwili jej nie ma. Rząd jest de facto mniejszościowy i następuje degeneracja polskiego parlamentaryzmu, zjazd w stronę geszefciarstwa, w spekulacji i kupowania za coraz większe pieniądze, wirtualne, ale na pewnym etapie realne, tak? No bo to mówimy o pewnych korzyściach, a tu kogoś zatrudnimy do spółeczek, a tu komuś coś załatwimy innego, a tu komuś damy pieniądze do tej czy innej gminy. Tego typu deale teraz będą latały po stole, a tego zaszantażujemy, a o tym opowiemy to tamto. Wiecie, mówiłem wam, że jeden z posłów szantażowany jest tym, że
zostanie ujawnione, że adoptowane jest jego dziecko, wiecie. No to są tego typu historie, które są na stole. Więc ta bandyterka, to geszefciarstwo, to spekulanctwo powinno się jak najszybciej skończyć. I powinniśmy jak najszybciej odesłać ten Sejm do historii i zacząć robić nowy. No ludzie, no jeżeli nie jesteś w stanie zrobić swojej roboty, no to idź do domu, spakuj się i daj miejsce innym. I to dzisiaj będziemy obserwować. Oczywiście wybór pani... Jeżeli by doszło do wyboru pani Staroń, bo jeden senator zaśnie w Miami, drugi wyciągnie kartę, a trzeci jeszcze coś innego mu się wydarzy, no to się otworzy kwestia wyborów przedterminowych do Senatu w Olsztynie. Wszyscy są tym niezwykle podekscytowani, kto wystartuje, czy Hołownia, czy Giertych, czy może jeszcze jakiś inny gracz się pojawi na stole, kogo wystawi PiS. Mnóstwo, miliony pytań bez odpowiedzi, jak to mówił pewien słynny mem. Dla nas sprawa jest jasna i podstawowa. Po pierwsze, uważamy, że Lidia Staroń nie powinna zostać Rzecznikiem Praw Obywatelskich i to jest rzecz, która dla nas jest dzisiaj rzeczą absolutnie podstawową, bo my chcemy Polski, w której Rzecznik Praw Obywatelskich będzie kompetentnym i bezstronnym, a nie de facto głosującym cały czas z PiS-em, aktywnym politykiem, który będzie w stanie chronić i twoich interesów, jeżeli głosujesz na PiS, i moich, jeżeli nie głosuję na PiS, tylko na Polskę 2050. Proste, proste. Z rzeczy, które dzieją się wokół tej naszej krajowej polityki, czy wewnątrz niej, no to oczywiście znowu głupia, niemądra wypowiedź prezydenta Dudy w sprawie szczepionek. Nie wiem, może w sprawach narciarstwa mógłby się wypowiadać częściej, albo w sprawach twardości materiałów, czyli takiego materiałoznawstwa politycznego, bo to są, zdaje się, jego kompetencje, ale jak się wypowiada w sprawie szczepionek, że on nie wie, czy tych zakażeń teraz jest mniej, bo jest lato, czy dlatego, że się zaszczepiliśmy, no to, że tak powiem, kariery na uczelniach medycznych specjalnie nie wróży, ale też i na urzędzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej potrzebowalibyśmy kogoś, kto w takiej sytuacji robi wszystko, żeby zachęcać do szczepień i sprawiać, żeby ten narodowy program szczepień szedł dalej, a nie popisuje się mędrkowaniem z rodem z najmroczniejszych zakątków internetu. No to po prostu nie przystoi głowie państwa. To jest odpowiedzialność, to jest racja stanu. Jeżeli pan chce być twardy, panie prezydencie Duda, to niech pan będzie twardy w byciu wiernym w polskiej racji stanu, bezpieczeństwu narodowemu i nauce, która panu podpowiada, jakie dzisiaj są najlepsze w tym zakresie decyzje. On mówi, że, pamiętacie ten wywiad, mówi, że to w zakresie bezpieczeństwa trzeba podejmować takie decyzje. Dzisiaj bezpieczeństwo Polaków to jest to, czy się zaszczepią, czy się nie zaszczepią. Dzisiaj bezpieczeństwo Polaków to jest też to, czy pana koledzy oduczą się ze strachu przed Kamińskim, bo przecież robią, to jest paranoja, zobaczcie. Oni korzystają ze skrzynek na Gmailu, bo się boją, że te ich służbowe będzie czytał ich kolega z rządu i będzie gromadził na nich haki. I dlatego poszli używać Gmaili, WP.pl i innych serwisów, bo się bali swojego własnego kolegi, że on zbiera na nich haki i będzie donosił Kaczyńskiemu. Wyobrażacie sobie poziom paranoi, jaki istnieje w tej, pożal się Boże, Zjednoczonej Prawicy? I oni w ten sposób wystawiają na szwank nasze bezpieczeństwo narodowe? Już kończąc to znęcanie się nad nimi, ale to naprawdę człowiekowi ciężko przychodzi przez gardło. Mieliśmy wczoraj wizytę prezydenta Steinmeiera w Warszawie i miała jej towarzyszyć wizyta premiera Morawieckiego u Angeli Merkel w Niemczech, żeby rozmawiać o ważnych, bieżących sprawach. To, co się okazało, że Merkel nie chce się spotykać z Morawieckim po tych wszystkich rzeczach, które na Niemców były wygadywane. A jak przyjechał Steinmeier i wykonywał kolejne gesty pojednawcze, to prezydent Duda mu przypomniał, że Niemcy nie rozliczyli się jeszcze za wojnę i chętnie wrócilibyśmy do rozmowy, jak rozumiem, o reparacjach wojennych. Oczywiście, że Niemcy nie zrobiły po wojnie wszystkiego, albo inaczej, dalece nie zrobiły wszystkiego, żeby się rozliczyć. Patrz, kariery różnych notabli nazistowskich, którzy później w Niemczech robili kariery. Patrz, te wszystkie gesty, które też były wtedy wykonywane, zupełnie niepotrzebne, zupełnie zbędne, ale od jakiegoś czasu naprawdę nie można mieć wrażenia, że państwo niemieckie nie stara się jasno nam powiedzieć, słuchajcie, jest nam po prostu potwornie głupio za to, co robili nasi ojcowie i dziadkowie. Pojednajmy się i spróbujmy jakoś budować razem przyszłość. My zrobimy, i przecież no też robią wiele, żeby nas, tak było przecież za schyłkowego komunizmu, czy w okresie transformacji, pomóc nas i pomóc nami jakoś nas przez to po partnersku po prostu wspólnie przeprowadzić. No, oni chcą dobrego sąsiedztwa, to dlaczego teraz będziemy im mówili dobrze, ale się rozliczy jeszcze za pradziadka? Jak będzie do tego klimat, to usiądziemy i będziemy rozmawiali o tym, jak rozliczyć się za pradziadka, ale najpierw musimy siedzieć przy stole, a nie doprowadzać do sytuacji, w której jeden się odwraca od drugiego. Tu nie chodzi o jakąś niemcofilię teraz szaloną, tylko chodzi o to, że mamy sąsiadów, jakich mamy. Do ciężkiego licha mapy się nie zmieni, nie odwrócisz mapy. Jeżeli ktoś wyciąga rękę, to nie można jej gryźć.
Jeżeli ktoś przychodzi do ciebie i patrzy ci w oczy, to nie można mu pluć w tę twarz. No to jest normalne. To chyba nie jest jakaś rocket science, tak? Którą ja tutaj w tej chwili przed wami kładę. I mam nadzieję, że taką, że za chwilę będziemy mieli taką Polskę, za którą się nie trzeba będzie wstydzić i za której nie trzeba się wstydzić za jej prezydenta, rozmawiającego w przeciągu przy drzwiach zamiast przy stole z jak inni prezydenci, tylko będziemy mogli normalnie zachowywać się na arenie międzynarodowej tak jak 38-milionowy dumny naród do ciężkiego licha. Musimy jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby tego właśnie doczekać i żebyśmy mogli przestać znowu się o to martwić i tym zajmować, tylko mogli normalnie zajmować się swoim życiem, nie martwiąc, czy nam wjadą w politycy z takim czy innym pomysłem tego czy innego dnia. Tylko żeby to się stało, to musimy, tak jak mówiłem wczoraj też na tych wiecach, przekonać ludzi do tego, że głosujących na PiS jest dzisiaj minimalna mniejszość w Polsce. Ja wiem, że on ma 35% w sondażach, ale 35% w sondażach, teraz zróbmy prostą matematykę, mających prawo do głosowania w Polsce jest 30 milionów ludzi z 38 milionów ludzi. Jeżeli głosuje połowa i z tej połowy 35% wybiera PiS, to znaczy, że PiS wybiera 17,5% 30 milionów. Tych, którzy są, że tak powiem, uprawnieni do głosowania. To teraz sięgam po kalkulator i jeszcze jak się doliczy młodych, którzy nie mogą głosować i jeszcze innych, którzy z jakichś powodów nie są w spisie wyborców, to mamy 38 milionów minus, albo inaczej, 17, najpierw musimy zrobić tak, 0,175 razy 30 milionów otrzymujemy 5 milionów 250 tysięcy, powiedzmy, że będzie to 6 milionów. 6 milionów, oni dostali chyba około 7 czy 8 w poprzednich wyborach, bo ta frekwencja była wyższa. To nawet jeżeli to jest 7 milionów, albo 8 z 38 milionów, to proszę sobie policzyć, jaki to jest procent. Nas po prostu jest więcej, którzy nie głosujemy na PiS, którzy głosujemy na inne partie, którzy w ogóle nie głosujemy, bo się rozczarowaliśmy polityką. Nas jest przytłaczająca większość. A nie żadna mniejszość. Nie jest tak, że PiS nagle zdemolował scenę polityczną i tu nie ma ruchu. Nas jest dużo więcej, tylko nam się musi chcieć, musimy być zdeterminowani i musimy być konsekwentni w działaniu. I jeżeli tego nam nie zabraknie, to jesteśmy w stanie wygrać nie tylko z PiS-em, ale z każdym, kto będzie próbował Polskę ustawiać w inny sposób. Pamiętajcie, w Polsce jest 38 milionów ludzi, a nie 10. 38 milionów ludzi i 6, może 7 milionów, na których głosy ma szansę liczyć PiS. 31 milionów Polaków, w różnym wieku oczywiście, napis nie powiedziało, że głosuje. Z głosujących 30 milionów napis nie głosuje ponad 20 milionów Polaków. Naprawdę jesteśmy w stanie zrobić rewolucję. Naprawdę jesteśmy w stanie poukładać to tak, jak powinniśmy układać. Jest nas ponad 20 milionów. Ludzie, czy my naprawdę możemy to zrozumieć, że w Polsce dzisiaj, tak jak nam z badań wyszło, jest 6-milionowa grupa rozczarowanych i PiS-em, i Platformą, ale i aktywnych, którzy chcą zagłosować, którzy chcą pójść i zmienić Polskę. Naprawdę musimy do nich dotrzeć. Naprawdę musimy spróbować pokazać im, że jest nadzieja. I my dzisiaj przez te 3 dni, ale też i przez cały czas będziemy wam pokazywać, że jest. Jeżeli chodzi o pomysł na szkołę, jeżeli chodzi o pomysł na ekologię, środowisko. Mówiłem też o tym wczoraj i ludzie to rozumieją doskonale. Przychodzili ludzie pracujący w energetyce wczoraj na te spotkania i mówią, przecież my wiemy, o czym pan mówi. Pytają mnie, Turów trzeba zamknąć? Ja mówię, pewnie, że trzeba zamknąć, ale nie na pałę, tylko w ciągu kilkunastu lat, zgodnie z planem sprawiedliwej transformacji. A dzisiaj to akurat dobry sygnał. Dowiedzieliśmy się, że już i Czesi, i polska delegacja po pierwszych rozmowach wysyłają sygnał, że istnieje prawdopodobieństwo, że będzie można się dogadać. Pewnie, że trzeba zamknąć Turów, ale w perspektywie kilkunastu lat i ze sprawiedliwą transformacją tego całego sektora i tego obszaru. I to dotyczy każdego obszaru, który w Polsce jeszcze jest w tym zakresie nierozwiązany. My mamy na to pomysł, my wiemy, jak to zrobić. My wiemy, jak poukładać sprawy związane z bezpieczeństwem narodowym, z rolą Polski w świecie, tak żebyśmy mogli wreszcie odetchnąć w Polsce, żeby było więcej powietrza, żebyśmy się nie zabijali, żebyśmy zrobili tę nową politykę, o której wczoraj mówiłem. Przychodzili ludzie na tych wiecach i mówili, ale u pana to jeden z lewej, a drugi z prawej. Ja mówię, a autobus w pana mieście, albo pociąg, którym pan dojeżdża, albo żłobek, albo podatki, albo które pan płaci, albo procedury, które musi pan spełniać jako przedsiębiorca, albo kwestia mieszkalnictwa, albo kwestia związana z cenami prądu. Czy to wszystko ma poglądy lewicowe albo prawicowe?
Bo moim zdaniem to jest wpychanie się na powrót w lata 90. XX wieku i nierozwiązywanie problemów. Dzisiaj, czyli masz bardziej lewicowe poglądy, czy trochę bardziej konserwatywne, jesteś w stanie dogadać się co do rzeczy, które są do załatwienia. A nie, że my nie załatwimy rzeczy, które są do załatwienia, bo pokłócimy się o te, co do których się nie zgadzamy i okopiemy się w dwóch obozach, które będą naprzeciwko siebie i się nawalały. Wczoraj, mówię, ludzie z energetyki mówili, przecież pan ma pan rację, macie państwo rację. Popatrzcie na ceny prądu. Jeżeli ceny prądu będą rosły, a będą rosły, bo u nas prąd w 70% jest z węgla, a ceny robienia czegokolwiek z węgla w związku z wzrostem ceny tych certyfikatów na emisję będą rosły. I jeżeli będą rosły ceny prądu, to prąd jest zapakowany we wszystko. W jedzenie, w transport, w usługę taką, siaką, owaką, we wszystko. A jeżeli będzie zapakowany w to rosnący prąd, to będą rosły ceny. Jak będą rosły ceny, będzie rosła inflacja. Jak będzie jeszcze bardziej rosła inflacja, to wszystkie prezenty od Kaczyńskiego nie będą warte 500 zł, tylko 450, a za chwilę 420, a za chwilę 370 i tyle będzie tych prezentów. I to jest rzecz, którą też trzeba głośno ludziom mówić i którą trzeba im pokazywać. To was wali po kieszeni. To nie jest spór ideologiczny, który gdzieś tam się dzieje. To nas wali po kieszeni. Konkretnie nas, konkretnych, a nie jakichś Kaczyńskich. Dlatego trzeba zmienić rząd. Dlatego trzeba zmienić większość w tym Sejmie. Dlatego trzeba uspokoić tę sytuację. Dlatego trzeba zacząć załatwiać wspólnie sprawy, które chcemy załatwiać. A ja jeszcze raz na koniec powiem, jak bardzo cieszę się z tego, że my nie chrzanimy jakichś kocopołów po prostu i nie składamy pustych obietnic, tylko my naprawdę robimy robotę. Co pokazuje nasze stowarzyszenie. Zobaczcie, inni mówią, a my się zorganizujemy tak, a my usiądziemy teraz na tej kanapie, półdupkiem na tej, a półdupkiem na tamtej, a teraz zbudujemy sobie taką frakcję, a teraz zrobimy takie stowarzyszenie, mieszanie herbaty. A my tę herbatę gotujemy. My ją zalewamy wrzątkiem, my tam sypiemy cukier, my robimy działalność obywatelską, z czego się niezwykle cieszę, bo to już jest legitymacja, z którą można spokojnie pójść do ludzi i powiedzieć, chcecie do nas dołączyć? Wygramy, nie wygramy, zrobimy tak, zrobimy inaczej, ale patrzcie, ile Polski już żeśmy ogarnęli, ile Polski żeśmy posprzątali, ile drzew żeśmy zasadzili, ilu dzieciakom żeśmy pomogli, ilu ludzi uratowaliśmy w kryzysie bezdomności, ile dobra już fizycznego się stało dzięki wam. Jesteście fenomenalnymi ludźmi. Jestem dumny, że mogę być częścią takiego ruchu, który współtworzycie. Z całego serca wam za to dziękuję. I bardzo was proszę o to, żebyście spędzili dobrze ten weekend. Jeżeli możecie, to dołączyli do nas w czasie tego zlotu, w tych częściach, które będą otwarte. Wciąż te obostrzenia pandemiczne niestety nam krzyżują plany, ale jutro, jak mówię, na polu Mokotowskim między 10 a 13 na pewno będzie okazja, żeby sobie pomachać, spotkać, zrobić zdjęcie albo robić inne rzeczy. Widzimy się w poniedziałek. Ja w przyszłym tygodniu jestem w Dolnośląskim. Zapraszam na spotkania tam. Później zrobimy sobie mały początek wakacyjnej przerwy od live'ów, a później jeszcze następny tydzień live'y, później już wakacyjna przerwa, ale będzie się bardzo dużo działo w czasie wakacji. Mam nadzieję, że w ten nowy sezon, w nowy rok polityczny ruszymy z olbrzymim impetem. A już wtedy może będziemy widzieli, jak się to poukłada, czy Tusk wróci, czy nie, po tym tygodniu ma wracać, co się z tym Olsztynem wydarzy, co się wydarzy jeszcze z Kaczyńskim i Zjednoczoną Prawicą. Jeszcze 1000 różnych historii może się przetasować. My musimy robić swoje i iść ostro do przodu. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam, bardzo serdecznie ściskam to zapalenie krtani. Już trochę jest lepiej, ale no wiecie, jak ma być lepiej, jak ja wczoraj cały dzień gadałem. I dzisiaj też będę cały dzień gadał, więc może się jakoś zrehabilituję, choć trochę w sobotę znowu będę gadał, bo jestem na zlocie i przemawiam, więc może w niedzielę uda się choć trochę zrehabilitować, ale już mam nadzieję, że idzie ku dobremu. Wszyscy lekarze odwiedzeni, wszystkie tabletki poprzepisywane na wszystkie możliwe rzeczy, które już w tym wieku człowieka dopadają, a więc drogo sprzedamy nasze życie. Nie będzie łatwo naszym przeciwnikom. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. W sobotę jest Moto Serce i zbiórka krwi dla dzieci w Warszawie, pisze Betty Rodak. Super, zachęcam. Ja zachęcam też do, zawiązał się, jak mówiłem, u nas klub honorowego krwiodawcy w ruchu Polska 2050, więc też do niego zachęcam. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, widzimy to wszyscy dziennikarze mi to mówią, telewizje przestały się oglądać, internety przestały się klikać, ludzie są na powietrzu, na działkach, na rowerach, korzystają z pogody i końca pandemii. Zróbcie to samo. Naprawdę się nie obrażę, jeżeli w dzisiaj czy w następnych dniach będziecie skupiali się na tym, żeby złapać choć trochę świeżego powietrza, przyjemności z bycia z bliskimi. Przeciwnie, to jest właśnie to, co dzisiaj powinniśmy robić, ale w sercach bądźcie z nami. Ale pamiętajcie, żeby raz na jakiś czas w wolnej chwili zajrzeć na Polskę 2050, dorzucić się do naszej zbiórki, żebyśmy mieli co miesiąc paliwo na kolejne akcje, na kolejne działania, na organizację kolejnych zlotów, na organizację kolejnych wspaniałych akcji, żebyście z nami po prostu trzymali kontakt, bądźmy w kontakcie.
kontakcie. Nie puszczajmy tej nitki i tej więzi. Jak chcecie, zgłaszajcie się do naszych oddziałów, do naszego biura włocławskiego nowego. Zobaczycie, ile wspaniałych rzeczy można tam razem zrobić. Będzie się działo i w wakacje, i nie. Najważniejsze, żebyśmy czuli tę wspólnotę i byli razem w tej czy innej formie. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.